Jak najbardziej, to nie ma się nad czym zastanawiać. Jeśli ktoś na przykład, większość konstytucyjna posłów w Sejmie wpadłaby na pomysł, że uchwalamy konstytucję w brzmieniu z kwietnia 1935 roku, no to taką by uchwalili i taka by była, więc możliwość jest. No, no tak. A co to za różnica, czy przywrócić? No też by jakaś ustawa musiała być o przywróceniu mocy obowiązującej. No to zamiast się bawić w takie, wie pan, sięganie do prawego ucha przez lewą rękę, to można od razu uchwalić ją w takim brzmieniu. Tylko czy to jest celowe? I ciekaw jestem, jakie argumenty pan Cejrowski podał za tym, żeby tę konstytucję przywrócić. Bo chodziło o to, że nie trzeba, że można to zrobić zwykłym referendum, czy coś takiego? Wszystko można w zwykłym referendum. Nie bardzo to rozumiem. Obawiam się, że pan Cejrowski nie czytał tej konstytucji. Obawiam się, że bo ona wcale nie była taka dobra. Ona wcale nie była taka dobra. Jestem jak najdalszy od pochopnego tam przypisywania II Rzeczypospolitej jakichś tam tendencji różnych. Ale trzeba powiedzieć, jak trzeba mówić prawdę, więc w konstytucji kwietniowej z 1935 roku było wiele elementów o charakterze faszystowskim. Było wiele elementów o charakterze faszystowskim. Jeden artykuł taki szczególnie. Podam go w brzmieniu dosłownym, bo to zaraz państwo zrozumiecie, dlaczego tak mówię. W ramach państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa. Tak brzmiał ten zapis konstytucji kwietniowej. No, niby jasne, prawda? Ale jest to bardzo podobne, a zwłaszcza w konsekwencjach jest to bardzo podobne, do formuły przedstawionej przez Benito Mussoliniego. Formuły faszystowskie, jak najbardziej. No, on przecież był wynalazcą tego modelu. Formuła brzmi tak. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Bardzo podobne, prawda? To znaczy, że poza strukturami biurokratycznymi państwa nie ma życia. No, to jest model faszystowski. To jest model faszystowski. Nie ma miejsca na spontaniczną, wolną działalność. To jest model korporacyjny. Każdy musi być zagoniony do jakiejś wspólnej ubory i poprzez nadzorca całego kołchozu, poprzez oborowych kontroluje sytuację całości. Owszem, to jest. I mamy takie elementy i teraz. No to proszę państwa, 1 września z inicjatywy pani tej Kluzik-Rostkowskiej, która jest zdolna do wszystkiego, jak się okazało, wprowadzona została zdrowa dieta w szkołach dla dzieci. To jest program pilotażowy. To jest program pilotażowy, bo co jest dobre dla dzieci, to jest dobre przecież i dla dorosłych. Prawda? No zobaczymy, jak się nie będą tam burzyć, że tu dzieciom dietę rząd to myśla, to potem mówią, o Boże, wszyscy muszą się odżywiać zdrowo. To nie może być tak, żeby każdy jadł, co mu się podoba, prawda? Ale to jest tak, więc dlatego ja bym był ostrożny z takimi eksperymentami. Obawiam się, że pan Cejrowski chyba niedokładnie przeczytał.